Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy i widzów na kolejnym wideokaście Grupy Kapitałowej Immobile. Marcin Kowalski. Dzień dobry. Jest stałym bywalcem i również moim towarzyszem rozmowy, Rafał Jerzy. Dzisiaj temat szalenie ciekawy. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Jest to program, który polski rząd chce wprowadzić. Może Marcin opowiedz o zasadach tego programu i na ten temat bezwarunkowy dochód podstawowy jak na razie jest eksperymentem, aczkolwiek eksperymentem, który w realiach polskich będzie największym tego typu eksperymentem na świecie. Nigdy nie przeprowadzono takiego eksperymentu na taką skalę i generalnie chodzi w tym projekcie o to, że każdy obywatel, również dziecko, ma co miesiąc za nic, za to tylko, że żyje i za to, że jest obywatelem, otrzymywać jakąś określoną ilość pieniędzy. W naszym przypadku tego polskiego eksperymentu, jak na razie wytypowane do tego eksperymentu jest Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, czyli to są gminy gdzieś w powiecie braniewskim i w powiecie bartoszyckim przy granicy z obwodem kaliningradzkim. W tym eksperymencie ma uczestniczyć między 5 a 31 tysięcy ludzi, to zależy jakie finansowanie uda się na ten projekt organizatorom ogarnąć. I miesiąc w miesiąc mają otrzymywać 1300 zł na jedną osobę, początkowo przez okres 2 lat, później być może ten eksperyment będzie rozszerzony. Brzmi utopijnie, aczkolwiek tego typu eksperymenty były już przeprowadzone w innych rejonach i częściach świata i wszystko wskazuje na to, że ten eksperyment również się powiedzie, czyli zostanie przeprowadzony. To znaczy powiedzie się, czyli że będzie przeprowadzony, a efekty... A po co jest ten eksperyment? Może od tego zacznijmy. Ten eksperyment jest po to, żeby obserwować efekty. Jak na razie miejsca, gdzie ten eksperyment był przeprowadzony, to Indie, to Katalonia w Hiszpanii oraz lada moment również rusza ten projekt na dość dużą skalę, ale mniejszą w Niemczech. Zakończył się ten eksperyment już w Indiach i zakończył się również w Finlandii. I wnioski oraz efekty są różne. Eksperyment w Finlandii zebrał spore cięgi i swoich założonych celów przez organizatorów tego eksperymentu nie spełnił. Natomiast eksperyment w Indiach, zdaniem tych, którzy badali... Ale nie mamy danych o Indiach. Te dane, które wskazują z Indii i te oceny i opinie są generalnie w większości pozytywne. Z Finlandii są negatywne i bardzo negatywne. Oczywiście ci, którzy wymyślili ten program, robię wszystko, żeby starać się podejść obiektywnie i żeby nie wyrazić jak na razie swojego zdania na temat tego programu, jak zauważyłeś pewnie. Oni mówią, że on się nie powiódł trochę w Finlandii, dlatego, bo był źle przeprowadzony, czyli za małą ilość pieniędzy dano ludziom. To były pieniądze, które nie wystarczały. Tam ludzie dostali po 560 euro w Finlandii na osobę miesięcznie. Zdaniem organizatorów eksperymentu, żeby się powiódł, powinni dostać po około 800 euro, czyli tyle wynosi to minimum socjalne. I ciutkę za krótko trwał i za mała była dobrana grupa docelowa do tego eksperymentu. W Polsce, jeżeli finansowanie się znajdzie, a wiele wskazuje na to, że się znajdzie, to będzie aż 31 tysięcy ludzi. To jest największy tego typu eksperyment na świecie. I co ty na to? Jako przedsiębiorca? Czy jako przedsiębiorca, jako beneficjent i jako człowiek, i jako Polak. Znakomity pomysł rządu polskiego. Wspaniały. Przepraszam, tylko jedno sprostowanie. To nie jest pomysł rządowy, to jest pomysł, który jest realizowany przez stowarzyszenie. Jest taka grupa skupiona wokół poznańskich naukowców głównie. Jest stowarzyszenie również tego bezwarunkowego dochodu podstawowego. To wypłaca podstawowego. Te pieniądze będą wypłacane częściowo z pieniędzy unijnych. Staramy się w funduszach unijnych o pieniądze na ten cel. Częściowo również z pieniędzy rządowych, częściowo z pieniędzy samorządowych. Czyli ten model finansowania jest jakby podzielone na to trzy rzeczy. Obojętnie, co byśmy nie powiedzieli, to są pieniądze podatników. W dużej części są to pieniądze podatników. Nie, w całości pieniądze podatników. No nie tylko polskich, bo unijnych, no, ale no, można tak powiedzieć, że są to pieniądze podatników. Tak to musimy czuć się jakby odpowiedzialni i za finanse polskie, i za finanse unijne, bo tak ten model wygląda. Ja jestem absolutnie za tym projektem, znakomity projekt. Czuję podstęp. Dlaczego? Nie wiem. Przynajmniej ta wielka rzesza osób, które w zasadzie nikt nie chcą robić, to będą mogły jeszcze bardziej nic nie robić.
i jakiś czas pożyją sobie, odzwyczają się od zwykłych problemów codzienności, ich rozwiązywania, bo jest grupa osób, która chce rozwiązywać nie swoje problemy, tylko cudze i myśli, że zrobi to wyłącznie pieniędzmi, co jest dalej, podkreślam, znakomitym pomysłem. Mówię to jako osoba, potencjalny beneficjent tego. Może tak, dlaczego ten teren został wybrany w Polsce? Może od tego zacznijmy, tak? Otóż argumenty jakby były trzy. Pierwszy argument jest taki, że jest to teren dotknięty jakby wszystkimi przekształceniami, które w Polsce przez ostatnie 30 lat miały miejsce, ponieważ w dużej mierze jest to teren złożony z dawnych PGR-ów, które mają swoje strukturalne problemy i nikt nie potrafi ich specjalnie rozwiązać przez 30 lat. Drugi powód jest taki, że zlikwidowano tam tak zwaną małą wymianę graniczną z obwodem kaliningradzkim, która tym ludziom pozwalała zarabiać jakieś pieniądze w związku z tym, że dzisiaj mamy taką sytuację, a nie inną. Od 2018 roku ta wymiana graniczna nie istnieje. No i trzeci powód jest taki, że te wszystkie negatywne procesy, które obserwujemy społecznie, bezrobocie, ubóstwo, bardzo słaba edukacja, infrastruktura i tak dalej, tam jest nagromadzona na tym obszarze w potężnej ilości jakby zjawisk i w dużym natężeniu. Może rzeczywiście coś takiego by rozwiązało te problemy i pozwoliło tym ludziom inaczej funkcjonować. Ale mówisz jako potencjalny beneficjent, czy jako... Mówię, no nie mieszkam tam, więc potencjalnym beneficjentem tego nie będę. Ale możemy, tak, możemy być albo za, albo przeciw, prawda? No ja staram się mimo wszystko, bo powiem tak, 10 czy 15 lat temu powiedziałbym, że to jest pomysł kompletnie utopijny i my sobie rozmawiamy o czymś, co nigdy nie wejdzie w życie. Ale jednak wprowadzenie 500+, na tak masową i powszechną skalę, które kosztuje ponad 40 miliardów rocznie, moim zdaniem pokazało, że w tej utopijności możemy się nie zatrzymać. Ja umiem sobie wyobrazić, że tego typu program, który 10 lat temu wydawał się... Ale jesteś za 500+, czy przeciw? Ja dostrzegam całą masę mankamentów 500+ i oceniam to jako program negatywny w wielu kwestiach, czyli nie spełnił swoich oczekiwań. On nie spowodował większej dzietności, a miał spowodować. On nie zlikwidował na trwałe ubóstwa, a miał zlikwidować. Ja mam jeden postulat. Ale ma też plusy. I postulat i prośbę do słuchaczy, żebyście zagłosowali, czy jesteście za i przeciw. I no, musimy się tu określić. Ja jestem przeciw. Ja jestem przeciw, ponieważ nie spełni swoich oczekiwań temu programowi. Temu dochodu gwarantowanego? Dochodowi gwarantowanego. Oczywiście, że jestem przeciw, no bo to nie wyobrażam sobie... Kurczę, głosować nikogo. Nie wyobrażam sobie sytuacji, to duże zaskoczenie, w której 375 miliardów złotych, bo tyle mniej więcej by on kosztował w skali roku, rocznie będzie wydane, ale to nie oznacza, że uważam, iż nie pojawią się pokusy, żeby tego typu zjawiska wprowadzać. Aż taki program na taką skalę raczej jest niemożliwy do wprowadzenia, bo to jest prawie 375 miliardów rocznie w skali kraju. Ale wiesz co, to tam ci, co drukują te pieniądze, to mogą mieć... 375 miliardów nie wydrukują. Mogą to zrobić, ale mogą podnieść podatki. Lata. Obliczyli naukowcy, że podatek PIT, żeby ten program musiał być wprowadzony w życie, musiałby wzrosnąć niemal dwukrotnie, a podatek CIT, który jest płacony przez przedsiębiorców, o 1/3. I to by generalnie wystarczyło, żeby rozmawiać realnie o możliwości wprowadzenia takiego programu finansowo. Nigdy w życiu nie zapomnę wywiadu, jakiego Jarosław Kalinowski, polityk PSL-u, udzielił tuż przed wyborami w 2015 roku. I on powiedział takie zdanie dziennikarzowi, że przychodzili do niego ludzie do pracy na polu i pytali się go, czy jest realne wprowadzenie programu 500+. I on próbował ich przekonać i tak dalej, że to raczej chyba niemożliwe, ale w pewnym momencie gdzieś tak mu się tam wymskło, że to jest możliwe, że te pieniądze będą po prostu wpływać na konto i już. Ci ludzie od tego momentu z tym Kalinowskim nie chcieli już na żaden temat rozmawiać. Jak oni zobaczyli, zapaliła im się lampka, że co miesiąc ktoś przeleje im pieniądze na konto i one rzeczywiście realnie będą, od tego momentu już nie prowadzili dyskusji na argumenty, ani dyskusji merytorycznej. Fundamentalnie jestem wyłącznie za stymulacją czegokolwiek w życiu społecznym, w jakikolwiek sposób, to stwarzaniem możliwości, a nie rozdawaniem pieniędzy. Stwarzanie możliwości może być w różny sposób i realizowane, i zawsze tych pieniędzy do stwarzania możliwości jest mniej niż te, które tu planują wydać na tego typu program, bo można to zrobić obniżając podatki, a nie zwiększając te podatki.
jako przedsiębiorca nigdy bym nie podjął decyzji o inwestowaniu w rejonie, gdzie taki program był realizowany. Nigdy. No, zwolennicy tego programu mówią, że dla przedsiębiorców on też niesie bardzo wiele plusów. Wyłącznie chwilowe, bo te oczekiwania finansowe w tym rejonie zupełnie się zmienią, a w momencie takim, gdzie on się zachwieje, to my zostaniemy z ludźmi, którzy bardzo często, ich oczekiwania finansowe będą inne niż te rynkowe w pozostałych częściach kraju, ale również duża część nie będzie szanowała tych miejsc pracy, mając dochód gwarantowany i mając tą gwarancję funkcjonowania życia za pieniądze cudze. No to odeprzyj argumenty zwolenników. Ja proszę zaraz, bardzo. Poza tym jestem całkowicie przeciwko rozwiązywaniu cudzych problemów. Nie wolno nikomu nigdy rozwiązywać cudzych problemów. To do niczego nie prowadzi. Oczywiście to jest jeden z elementów wadliwości demokracji i patologii demokracji, który będzie się dalej poszerzał, pogłębiał, bo cała Unia skręca w ten szalenie socjalne, socjalistycznym kierunku i tego typu pomysły się mnożą. To jeden z pomysłów jest również utrzymania się przy władzy, aby był ten program 500+, czy teraz tego typu program. No jest wiele negatywnych zagadnień, które historycznie miały miejsce w takiej czy innej formie już w kręgach naszych cywilizacyjnych. Alexis de Tocqueville opisywał, jak bodajże w Anglii wprowadzono w jakiejś gminie zasiłki dla pań z dziećmi, bez mężów. Wówczas to było wielką rzadkością, więc jakby z dobroci serca to zrobili. I bardzo szybko się wycofali z tego programu, bo było natychmiast, pojawiło się od razu więcej kobiet, które w takiej sytuacji życiowej się znalazły, z tego względu, że przestały odpowiadać, czuć się odpowiedzialne za swoje życiowe błędy i decyzje swoje. No ale to były czasy przedinternetowe, to były czasy, w którym opinię publiczną władzy nie wybierał internet. Jeszcze wspaniałe czasy były, gdzie ludzie szczerze mówili o problemach, i mówili o patologiach tych problemów. My o tych patologiach problemów nie mówimy. Nie szukamy rozwiązań, ale nic nie ma złego w tym, że dane gminy, że dane rejony są biedniejsze i ludzie po prostu muszą się z tamtych rejonów albo przeprowadzić. Problem jest taki, że niespecjalnie mają na to ochotę i że żyją tam, mieszkają i przez ostatnie 30 lat wszystkie te negatywne zjawiska tam się bardzo pogłębiły. Jest ich wybór. I ubóstwo nie jest niczym negatywnym, ani niczym tragicznym. No, powiem. Natomiast deprawacja, alkoholizm, rozwiązłość jest wielkim problemem i jest to tragedią. No to spójrzmy na wynik tego eksperymentu w Indiach. Ale nie mamy szczegółów. Ja to przeczytałem, ale nie ma szczegółów. Ale jedno stwierdzili. Alkoholizm zdecydowanie się zmniejszył, kiedy wprowadzono ten bezwarunkowy dochód podstawowy i zmniejszyły się wszystkie tego typu zjawiska patologiczne. Ale ty nie byłeś w Indiach, a ja znam osoby, które mieszkały w Indiach i tam alkohol jest zabroniony. No, i to jest ścigane prawem, więc... To może się zmniejszył wśród tych, którzy łamali mimo wszystko. Także to zmniejszenie tego spożycia alkoholu tu nie jest dla mnie przemawiającym argumentem, bo u nich kulturowo to jest wręcz ścigane i nie jest akceptowane kulturowo. No a zmniejszenie nierówności? Proszę? Zmniejszenie nierówności na tym obszarze, tak? Czy w ogóle likwidacja ubóstwa? No, możemy oczywiście krytykować 500+ i znaleźć 100 argumentów na krytykę 500+, tym głównym krytycznym... Są znakomite programy umożliwienia zdobycia przez różne grupy społeczne narzędzi pracy. Ale one są skomplikowane dla ludzi. Ludzie ich nie rozumieją. Ludzie rozumieją bardzo proste komunikaty. Bo kolega, który kiedyś z nami pracował, był głównym konstruktorem w firmie Rolls-Royce w Norwegii, Arild Overalt. On pracował przez 2 lata dla UNESCO przy programie. On zresztą zaprojektował te łodzie do Indii, łodzie rybackie, które były bardzo tanie, trwałe i razem z silnikami. To były takie komplety dla takich zupełnie małych rybaków rodzin. I oni im te łodzie
udostępniali, sprzedając na raty, na wiele lat na raty. I to są programy, które, za którymi jestem za, w rejonach, gdzie ta ludność chce takie rzeczy robić. To dlaczego przez 32 lata w Polsce takie regiony cały czas są tak daleko uwstecznione? Dlaczego te problemy tam są w najmniejszym stopniu nierozwiązane? Dlaczego każdy jeden poszczególny rząd, ale również, nie wiem, no, przedsiębiorcy, samorządowcy, ale Polska jest duża, instytucje. I te osoby mogą się edukować, edukacja jest za darmo, mogą stamtąd wyjeżdżać. To jest program środowiskowy, i jeszcze szerszy, jeszcze większy. W jakim kierunku my zmierzamy, jeżeli tego typu programy są już testowane, czyli przechodzą z formuły jakby całkowitej utopii spisanej tylko na papierze w fazę życia? Jak będzie wyglądać nasz świat za 10 albo 15 lat, kiedy właśnie ten populizm i ta demagogia popychana przez internet będzie dawać władzę? No nie oszukujmy się, 500+ to był program, który dał PiS-owi władzę. I być może kiedyś tego typu program da władzę innemu ugrupowaniu, no bo to jest bardzo kuszące. Będzie to zachęcać innych, będzie to zachęcać innych, którzy będą chcieli się utrzymać u władzy, do dalszego rozdawania pieniędzy w różnej formie, w różny sposób, żeby tylko ta masa za nich zagłosowała. Zresztą to i tak zawsze działa na niekorzyść tej masy, bo to doprowadza do sytuacji takiej, że ludzie, którzy się przyzwyczajają. Historycznie mój stryj, ksiądz świętej pamięci Bogusław Jerzycki, bardzo lubił się zajmować biednymi w tych środowiskach. Działał, angażował się w różny sposób, w różnej formie. I doszedł po wielu latach doszedł do wniosku, że osoby, które znał, które nie pracowały przez 6 miesięcy. Nigdy później już nie chciały znaleźć stałej pracy i nie czuły się odpowiedzialne za rodzinę, za siebie. Nauczyły się żyć wówczas w nędzy, ale nie tylko w takiej nędzy dnia codziennego, czyli bez jakichkolwiek obowiązków, odpowiedzialności za rodzinę. I oni nie chcieli tego zmienić. No, przystosowuje się człowiek również niestety do tego, co dobre, i do tego, co złe. Kisielewski kiedyś powiedział, pół problemu, że się w G znaleźliśmy, cały problem, że się nauczyliśmy w G żyć. To jest mniej więcej ta sama... I to do tego doprowadza. To jest świetna puenta. A czy nastąpi przebudzenie? Czy nastąpi przebudzenie i wśród tych, którzy oczekują i głosują, i wśród tych, którzy obiecują, istnują te wizje? Nastąpi kiedyś urealnienie tego? Czy... Obojętnie co... byśmy nie robili, to całe wychowanie dzieci, kształcenie dzieci musi być ukierunkowane na budowanie w nich odpowiedzialności za swoje decyzje, za swoje czyny. Od tego jest tendencja, żeby od tego odchodzić. A jeszcze jest jedna ciekawostka. We Francji zasiłek dla bezrobotnych, który można sobie przeciągać, i tak dalej, jest 900 euro. A kierowca taksówki pracujący po 12 godzin może zarobić do 1400 euro. I to jest szalenie wysokie, bardzo wysokie koszty życia są w Paryżu, ogromne wysokie. To doprowadza, że jest ogromna część osób, które również nie chcą pracować i nie chcą tej pracy szukać. Bo te 900 euro za nic nie robienie powoduje stałą deprawację tych ludzi. Słuchaczom polecam do przeczytania książkę Demokracja w Ameryce Alexisa de Tocqueville'a. To był arystokrata francuski, który w sposób cudowny wówczas opisywał, był zachwycony Ameryką, jak ona się rozwija, jakie buduje przewagi nad resztą świata, bo wówczas Ameryka była, to jest XVII wiek, XVIII wiek, początek XVIII, była nowym światem, budowanym przez emigrantów, którzy z różnych powodów uciekali z Europy. Tak. Głównie z powodów religijnych wówczas i wolnościowych, i szukali tej wolności w Ameryce. Nie będę odbierał przyjemności odnajdywania tych szczegółów w tej lekturze i serdecznie zachęcam do przeczytania tej lektury. Będziecie zachwyceni.
I również ci, którzy tak podobnie myślą jak Alexis de Tocqueville, ale również ci, którzy są za takim programem dochodu gwarantowanego i tak dalej, może troszeczkę, chociaż ich to wychłodzi i ta deprawacja tych ludzi w Polsce może nie będzie trwała 5 czy 6 lat, tylko może 30 lat. To jest taka nadzieja i krótkie przesłanie dla słuchaczy. Dobra myśl na puentę. To dziękujemy bardzo dziękujemy. Słuchaczom i zapraszamy do, pomimo wszystko, zagłosowania, czy jesteście za programem dochodu gwarantowanego, czy przeciwko. No, jestem pewien, że większość z akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile jest takim programem przerażona, ale nie szkodzi. Każdy ma prawo do swojego zdania pod warunkiem, że za nie odpowiada sam. Dziękuję. Dziękuję bardzo.